Ten remis to dobry rezultat przed rewanżem u siebie. Wystarczy nam bezbramkowo zremisować. Jednak Roma to trudny rywal. Świetnie zorganizowana w obronie i wspaniale utrzymuje się przy piłce. Możemy liczyć tylko na kontry i stałe fragmenty gry. W ćwierćfinale Pucharu Holandii bez problemu rozbijamy AZ 4-0. Choć pierwsza połowa tego nie zapowiadała, to w drugiej hat-trick Niedzielana zdemolował rywala, a wisienkę na torcie postawił nie kto inny jak Tristan. Cóż, czas na rewanż z Romą. NEK jest w ćwierćfinale Pucharu Mistrzów. Koniec marca i kwiecień to będzie prawdziwy maraton rozgrywek. Czeka nas 5 kolejek ligowych, dwumecz w Europie i półfinał Pucharu Holandii. Do lidera PSV NEK traci 11 punktów, do drugiego Ajaxu 9, a do trzeciego Utrechtu 2. Jakakolwiek porażka w kolejnych 5 meczach oznacza koniec, nawet teoretycznych szans na mistrzostwo. W pierwszym meczu z cyklu O Wszystko ogrywamy Rodę 4-0. Tristan i Niedzielan nie mają problemu z defensywą rywala i właściwie wynik to najniższy wymiar kary. Z Willem 2 nie idzie już tak łatwo. Rywal zamyka się na własnej połowie, a napastnikom brakuje skuteczności. Z minuty na minutę robi się coraz bardziej nerwowo. Dopiero w 88 minucie Niedzielan znajduje sobie trochę miejsca w polu karnym i daje prowadzenie, które ratuje nasz byt w walce o mistrzostwo. Niestety dystans w tabeli się nie zmniejszył, wciąż 11 punktów do PSV i 7 do Ajaxu. Na pocieszenie pozostaje fakt, iż duet Niedzielan-Tristan w bardzo krótkim czasie wyrósł na pogromców całej ligi. Polak odżył i ma już 34 gole, natomiast Tristan w ledwie 2 miesiące zgromadził już 15 trafień i jest na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców. Do spotkania z Deportivo podszedłem na luzie. Już samo dojście do ćwierćfinału oznaczało wykonanie planu na ten sezon z nadwyżką. Postawiłem przede wszystkim na dyscyplinę z tyłu i liczyłem, że Hiszpanie prędzej czy później popełnią błąd. Rywal faktycznie grał jak na faworyta przystało. Było to widać już w tej sytuacji. Po pół godzinie gry jasne stało się, że Deportivo, choć wymagające, jest tego dnia do ogrania. Trzeba było tylko mocno naciskać i stosować ciągły pressing. W 40 minucie Niedzielan idealnie ucieka obrońcom, później dogrywa do Tristana, a ten z zimną krwią strzela gola swojej byłej drużynie.
Po przerwie taktyka obrony wyniku szybko legła w gruzach, bo już w 55 minucie Ruben wyrównał. Ale dzięki temu znów nie mieliśmy nic do stracenia i zespół ruszył do przodu. Tristan świetnym podaniem znalazł Niedzielana i znów prowadziliśmy. W końcówce decydujący cios ponownie zadał Tristan i mogliśmy z nadzieją patrzeć w stronę rewanżu. W meczu z Twente znów pojawiła się spora presja. Dopiero w drugiej połowie udało się uspokoić nieco grę i zabezpieczyć korzystny rezultat. Tristan z zimną krwią wykorzystał błędy rywala i wygraliśmy 2-1. Nadszedł czas na wyjazd do La Coruña. Pozostało dać z siebie wszystko w lidze. Ze Spartą wygraliśmy 2-0, przedłużając szansę na choćby drugie miejsce. Po tym meczu do Ajaxu traciliśmy 5 punktów, a do PSV 9. Z Groningen znów wygraliśmy 2-0, jednak tym razem dystans do rywali się nie zmniejszył i na 4 kolejki przed końcem szanse na mistrzostwo były już iluzoryczne. Dwa kolejne mecze graliśmy z Herenveen, najpierw w Pucharze Holandii, a potem w lidze. W pierwszym meczu rywal został rozjechany już w pierwszej połowie. Najpierw Niedzielan trafił zza pola karnego, potem wykorzystał sytuację sam na sam, a trzeciego gola zdobył Tristan. W drugiej połowie Polak zdobył swoją trzecią bramkę, a kropkę nad i postawił Gallardo. Po zwycięstwie 5-0 mecz z tym samym rywalem w lidze wydaje się formalnością. Jednak PSV brakuje do mistrzostwa już tylko 3 punktów. Jak zakończy się ten sezon dla Neck?